Cześć, z tej strony Grosik, właśnie wyruszam do Chorodła. Wieczór jest, jadę na noc, bo jutro szkoda mi dnia, bo rano mam trochę rzeczy do załatwienia. Muszę węgiel kupić do tego domu, w którym będę spał dzisiaj. Dzisiaj mi Patryk jakiś opał ogarnął, to zajadę do niego, to wezmę worek, a jutro mu oddam. Bo tam nie mieszka nikt i kurczę, trzy noce tam przekoczować w tym domu, trochę zimno, co nie? Dzisiaj już poniżej zera będzie, to ten, a tam w tym domu od sierpnia nikt nie mieszka, to muszę sobie coś kupić do palenia, jakiś węgiel, konkretne coś do palenia, bo tam drzewo jest, jakieś drewno, ale za super nie jest, za wydajne, bo tam jakiś taki próg, no, tam konkretnego drewna nie ma. I jadę. Widać to ta przy wylotówce z Lublina, IKEA, tam do Skendę centrum, może za reklamę kiedyś zapłacę. Tutaj najdroższy chyba Orlen będzie po lewej, zaraz będę go mijał. Najdroższy Orlen chyba w Lublinie, no ale to na wylotówce to wiadomo, tak to wygląda moja droga. Drogi mam, ale co zrobić? Jak się chce, to się jeździ. A przy okazji sobie trochę gratów przywiozę z Chorodła. Przyczepkę sobie wziąłem. Do auta podczepiłem. Sobie przywiozę trochę różnych rzeczy potrzebnych tutaj w Lublinie. Tam mogło się tylko przydać, nie wiem, dla kogo, dla złodzieja. A ja sobie przywiozę troszkę. Jakieś meble i jakieś rzeczy do warsztatu. No, już prawie jestem na Wodnicy. Muszę zajechać do takiej miejscowości po drodze, jak ona się nazywa? Kazimierzówka. Do Kazimierzówki muszę zajechać, bo mam tam biznesa do zrobienia. No cześć, wróciłem już. Załatwiłem swoją prywatną sprawę i już jadę dalej w kierunku Chorodła.
granicę i lecę. Na piaski. No już jest zero. Zero stopni, więc będzie zimno jutro. Jutro mam pod spodnie termoaktywną bieliznę, tą, którą używam jak jeżdżę na narty, więc zimna się jutro nie boję. Jutro w sumie tak trochę nawet większość ubrań mam na narty. Skarpety mam narciarskie. Gumowce nie mam. Gumowiaki nie mam narciarskie, bo chyba nie mam narciarskich gumowiaków. Ale muszą być, bo nie wiadomo co jutro będzie jako pogoda, więc wziąłem takie buty. Zobaczymy jak to będzie. Skarpety narciarskie. Bielizna narciarska. Spodnie również mam narciarskie, ale takie dosyć cienkie, żebym się nie przegrzał, bo to też źle. Co jeszcze? Kurtkę też mam w sumie narciarską, tak. Taka stara kurteczka, ale jutro będzie w niej przyjemnie kopać. Kasku narciarskiego nie wziąłem, mam zwykłą czapkę. Chyba kask narciarski raczej potrzebny na wykopie. W takich ekstremalnych warunkach to raczej nie kopię. Czapka, rękawice. No takie robocze, ale troszeczkę coś tam powlekane czymś, żeby trochę cieplej. Jak człowiek zmarznie, to zero przyjemności. Jak się dobrze ubiorę, to dam radę i cały dzień olać. Jutro będę szukał dalej na tym polu, na którym znalazłem ten krzyż, który na Facebooku rzucałem Armii Ochotniczej z 1919 roku. No już jestem w hełmie. O, jadąc przez hełm, chciałbym pozdrowić kolegę mojego, Erwina, perkusistę. Może będzie oglądał ten filmik. Się ucieszę, że pamiętam jego. Graliśmy kilka lat razem w zespole po weselach i różnych innych imprezach. Ale Erwin musiał wyjechać, zakochał się. Rzucił wezmę, czyli wyjechał w świat. Został cyrkowcem. No, też fajny zawód. Jeździ gdzieś tam w Polsce, po świecie chyba. I występuje. Taki to zdolny człowiek. Erwin Schelma, perkusista. Zobaczysz.
nigdy nie wiadomo, czy coś się znajdzie. Podczas ostatniego wyjazdu słabo wychodziło. Tam wiadomo, jakieś monetki, guziki, takie popularne rzeczy, no ciągle wychodziły. Ale nic nie było, już taki byłem trochę smutny z tobą. Nic fajnego, a to bach, krzyż. I to praktycznie już mieliśmy kończyć. Jeszcze tam chyba zostało jedno przejście przy samej miedzy. To jutro skończymy. I wtedy właśnie trafiliśmy przy samej praktycznie od drogi, nie wiem, z 5 metrów od drogi. Ten krzyż był znaleziony. Jutro dalej będziemy coś tam poprawiać jeszcze, może coś jeszcze wyjdzie, ale wątpię. Chyba, że naprawdę coś tam się konkretnego działo. Ale to jeszcze... Nie mam pojęcia, jak to tam wygląda wszystko. Jutro pochodzimy, przeskanujemy dokładniej ten rejon. No może znajdziemy coś jeszcze. A jak nie, to nie będziemy płakać. Przejdziemy na kolejną działkę. I może do Chorodła jeszcze pojedziemy. Jest tam takie pole do zrobienia. A łąki byśmy sobie zostawili w Maczu. Na wakacje. Na wakacje bym sobie zostawił te łąki z tego względu, że i na wiosnę, z tego względu, że wszystko już będzie zasiewane na polach i trzeba będzie gdzieś chodzić. To wtedy po polach nie pochodzimy, tylko po łąkach będziemy chodzić, więc łąki w Maczu i wzdłuż rzeczki u Brodowianki w miejscowościach Cegielnia, Brodowice, Białoskóry, Stefankowice. Będę latem z Patrykiem tam chodził. A tam jest ostro. Tam jest ostro. Zapewne coś czuję, że często będę wzywał policję i patrol saperski. No, bo tam takie rzeczy się kopie. No ale można też coś fajnego znaleźć, więc to będzie od wiosny. Od wiosny, jak się pola już skończą, to wtedy będę atakował te łąki do żniw, a w żniwa z powrotem na pole. O, zaraz wyjadę z Chełma. Mogłem jechać naokoło trochę, ale tamtą ulicą, która niby jest taką niby obwodnicą tego Chełma, ale lepiej jechać przez miasto. Tam takie dziury są wygniecione przez te tiry ukraińskie, że nie da się jechać tam po drodze. Nie wiem dlaczego ten Chełm nie ma jakiejś porządnej obwodnicy. Chrubieszów posiada. Nie jakoś tam super, za dużo tych rąb trochę. Wiadomo, na te wiadukty nie stać ich było. Ale przynajmniej ma tą obwodnicę i nie muszą się pchać. Jak ktoś przynajmniej nie zna, ja znam Rubieszów, to dla mnie to nie problem przejechać przez Rubieszów. Szybciej przejadę przez miasto, jak jadą z tą obwodnicą. Ale tutaj w Chełmie to porażka jest. Nie wiem, może zrobią kiedyś. Zazwyczaj jeżdżę przez Krasnystaw. Ale dzisiaj jakoś tędy mi się tak pojechał. Nie wiem, może się zagadałem przez telefon. Ale to nie śpieszy mi się za bardzo, bo nie ma do czego. W domu zimno. Zanim w domu będę, to jeszcze 2 godziny, może 3. Muszę do Patryka, później akwarium koledze muszę uruchomić. Dopiero do domu, więc 23 mnie złapie. Ale to rozpalę. Wody nagrzeję, wykąpię się i pójdę spać. Ja jeszcze łóżko muszę sobie złożyć. Jest łóżko, ale no, nie złożone. Tam już praktycznie nic w tym domu nie ma, tylko jedna kanapa. Przywieziona niedawno.
Mariu. Cieszy się. Czynna jest, dawno tu byłem. Niewyczynna jakieś prace drogowe. Robią asfalt. Zaczęli i chyba nie zrobią do zimy. Wiesz, jestem już koło domu. Podjazd trochę stromo, ale jakoś wiadę. Jestem. Jestem już w Chorodle. Rozpadł. Będę rozpalał w piecu, bo jest tutaj zimno. Ale poszukiwacze, tacy jak ja, szukający i chodzący po polach w listopadzie, zimna się nie boją. Skałka jest. Zapalniczka tu była. Jakby nikt nie zwędził, to będzie. Jest. Dobra. Skałeczka się pali. Zaraz będzie się jarać. To wszystko. No już. No za godzinę będzie ciepło w domu. Tutaj ostatnio było palone chyba we wrześniu. W październiku. No, to chyba jeden dzień tylko. Dziś po jakimś weselu spałem tutaj. Już się pali. Zaczyna huczeć. Dobry znak. Sosny rzucę tu. Coś grubszego. Już się jara. O. Elegancko. Można to przymknąć. Jeszcze trochę na piec. Popił jeszcze wniosę. Zaraz będzie sauna. Thank you.
Już rozpaliłem. 23:54. Jeszcze jest trochę chłodno w tym domu. Tak. Kaloryfery już są gorące. Już zaczynają ładnie grzać. Da się wytrzymać, ale bielizna termoaktywna, narciarska, przydatna jest. Tu będę spał, mój pokoik. Trochę pusty, ale wyro jest. Wyro jest. Prąd jest, lampka jest. Ciepło będzie za godzinę. To dobranoc. Jutro ruszamy w pole na wykopki. Siemanko z rana. Jadę właśnie do Patryka. Już jestem wyspany. I można będzie śniadanie jakieś zjeść. Pewnie u Patryka coś opierdzielę. Wziąłem sobie jakąś wałówkę, jakiś prowiant ze sklepu. No po siedlanku jedziemy w teren, która jest 7:30. No dobry czas. Nie jest nieźle. Zaraz będę u Patryka. Jedziemy na wykopki. Jesteśmy blisko. Tak. Już lepszą muzykę się włączy. Tam nie podchodzi, czy PSK działa. O! Eurythmics. Czapki ma? Jakieś długie, długie zielone. No, nie wiem co to jest, ale ciekawe. No, witam wszystkich wieczorem na podsumowaniu. Udało nam się trochę dzisiaj nazbierać tych gratów. Widzicie tutaj trochę monetek. Kilka guzików.
No, uszek trochę. Trochę. Trochę nawet sporo. Jakaś rurka. Chyba kawałek harmonijki. Tak mi się wydaje. Plomby dwie, znaczy no, półtora plomby, jakieś czubki od pocisków, szrapnele, jakiś taki metal, nie wiem co to jest, muszę sprawdzić dokładnie, taki leciutki bardzo, może meteoryt, łyżeczka jakaś, dzisiaj dużo łyżeczek znaleźliśmy i widelców, i noży, zazwyczaj destrukty. Pełno to ci powiem, z 20 sztuk, ale rozwalone. Jakiś bolec, jeszcze dużo żelastwa, jakaś blaszka jeszcze. Dużo żelastwa nie pokazuję, bo pół skrzynki jeszcze tego jest, ale to w ogóle się do niczego nie nadaje. Jakaś siekiera, młotek, takie dziedostwo. No, na złomie może przyjmę, albo nie wiem co z tym zrobię, wywalę chyba. No tak to wygląda. A jutro kolejny dzień, zaraz muszę kąpać, idę spać, akurat jest 20:40. Zmęczony już jestem, bo jutro kolejny dzień. Się zwarliśmy jak, kurczę, jak psy. Ale warto było, jak widać. No jednak powrót do Chorodła swoje robi. 7 godzin w terenie, w temperaturze 0 stopni, no, to było zimno, jeszcze coś padało przy okazji, tak to dzisiaj wyglądało, pozdrawiam wszystkich, cześć, Grosik mówił.